Cześć, witajcie na kanale Agnieszka MP Vlog. Witam Was dzisiaj z nie za bardzo słonecznej dziś Florydy. Wybraliśmy się tutaj na kilka dni i niestety, ale trafiliśmy na bardzo złą pogodę. Ale mamy nadzieję, że nie będzie gorzej, tylko będzie lepiej, że nie będzie aż tak strasznie deszczowo, jak zapowiadają. No i idziemy zwiedzać. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Wynajęliśmy na te kilka dni auto. Jak widzicie, mamy teksańską rejestrację. Dzisiaj w planach jest wycieczka na farmę aligatorów. Skręć w lewo. Serio? Także dzisiaj jedziemy zobaczyć farmę aligatorów i mam nadzieję, że będzie to wszystko zrobione ładnie, cywilizowanie i zwierzątka będą tam zadowolone. Wejście, słuchajcie, już zapowiada, że będą aligatorki. To jest takie miejsce, powiem wam, głównie dla dzieci. Zobaczcie, jaka głowa strusia, ale nie przybliżę się, bo mi zje aparat. Siema, nie? Słuchajcie, o ile przy niektórych zwierzętach mam wątpliwości, bo na przykład warany mają bardzo mało miejsca, czy strusie mają też dosyć mały wybieg, to jestem mega pozytywnie zaskoczona papugami, bo papugi, które możecie widzieć za mną, są totalnie na luzie tutaj puszczone, totalnie na luzie sobie tutaj siedzą i naprawdę fajnie, fajnie. A tutaj nadal są żółwie. O, nakrzyczała na mnie. Aż się straszyłam. Tutaj są żółwie. I wcinają chyba papaj. Dlaczego krzyczysz? Zobaczcie, ile ich tutaj jest. To jest masakra jakaś. One tutaj leżą, bo one dosłownie 10 minut temu dostały jedzenie. My nie zdążyliśmy, ale następny karmień jest o 15. Kto wie, może to jeszcze będziemy, zobaczymy. W każdym razie jest ich tutaj bardzo dużo i one po prostu wyglądają cudownie. Spacerujemy sobie tutaj już dobre pół godziny. Nie jest to duże miejsce, więc jak macie tak naprawdę niedużo czasu, ale jesteście w okolicy, to myślę, że warto tutaj zajrzeć i zobaczyć te krokodyle, bo jest ich taka ilość, te aligatory, bo jest ich taka ilość, że to naprawdę jest, no takie, wiecie, robi wrażenie. My teraz pospacerujemy jeszcze trochę i za jakieś 25 minut wybieramy się na show z wężami, także zobaczymy, co to będzie. Mam nadzieję, że będzie ciekawe, bo ja węże bardzo lubię, także czekam. What I need from you guys is for you to reach inside this bag and gently pull out this thing. Listen, I'm gonna give you some advice before you do this. When you reach inside, if you hear a rattling sound, take your hand out. Just go ahead. Just take a peek. Check it out. Tell me what you see. Come on. Come on, Dave, it's bored. That's not fun if you want to do it. Go ahead. Come on. Okay. That is beautiful. That's not venomous. I'll take it. Thanks. Słuchajcie, tutaj jest ich własny food truck, w którym możecie kupić m.in. gator bites, czyli takie, można powiedzieć, nuggets z aligatora, nie wiem, jak to inaczej nazwać, takie kawałeczki w jakiejś panierce za $12. Myślę, że weźmiemy jedne na pół, żeby po prostu spróbować, ale boję się trochę, co to będzie. Smakuje kawałek tłuszczu w panierce. Słuchajcie, udało mi się przegryźć tak, że powinniście widzieć, jak wygląda w środku mięso aligatora. Wygląda jak taki kurczak, no, a smakuje naprawdę dla mnie po prostu jak czysty tłuszczyk, więc albo to jest źle zrobione, w sensie za dużo tłuszczu, albo po prostu tak smakuje. Słuchajcie, pan zostawił nam 3 aligatory, żebyśmy mogli robić sobie z nimi zdjęcia. Ja mam mieszane uczucia tak naprawdę, ale pomyślałam sobie, że najlepiej zapytam u źródła po prostu pana, czy one są tutaj szczęśliwe, czy one się męczą, one się stresują. Zobaczcie, on ma zakryty pyszczek. Idę się zapytać pana. Zdecydowałam się wziąć tego małego ziomka na ręce, bo rozmawiałam przed chwilą z panem i pan powiedział, że codziennie są nowe wykorzystywane. Wykorzystywane w zasadzie do tego. Więc on tutaj spędził dzisiaj godzinę z nami, a później przez kilka dni, tygodni
i będzie miał święty spokój. Pan powiedział też, że gdyby one były zestresowane, to by chudły bardzo szybko i przez to po prostu by było widać, że są chore, złe, czy im się nie podoba. Natomiast ten ma się całkiem dobrze, jak widzicie, także pozdrowienia od aligatora. Wybieramy się właśnie na kolację do Gianni's, czyli do restauracji, która mieści się w dawnej posiadłości Gianniego Versace. Powiem wam, że jak tylko dowiedziałam się, że będziemy w Miami, to uznałam, że muszę się tam wybrać. Także namawiałam Pawła, który nie był chętny, bo trzeba się troszeczkę ładniej ubrać i musiał ubrać koszulę, także nie był zadowolony. Idziemy i zabieramy was ze sobą, bo myślę, że to może być całkiem ciekawa rzecz do pokazania wam na vlogu. Ja się zdecydowałam na krewetki z Key West. Także zobaczymy, jak będą smakować, a Paweł jeszcze myśli. Ta restauracja ma słabe oceny. Najpierw wydawało mi się, że to będzie przez ceny, bo są tutaj dość wysokie. Ale teraz jak tutaj jesteśmy już jakąś chwilę, to wydaje mi się, że to może być też trochę przez obsługę, bo wszystko jest bardzo chaotyczne, ale jakoś tak jest fajnie. Nie wiem tego wytłumaczyć. Taki widok, słuchajcie, miał Gianni z tarasu. Tam nie widzicie, ale już jest ocean. I pewnie za dnia widok jest piękny. Trochę wieje. A jak przejdziemy na drugą stronę, no to widać dziedziniec. Wyszliśmy z kolacji i muszę przyznać szczerze, że jeżeli chodzi o jedzenie, to było naprawdę spoko, ale nie było rewelacyjnie. Deser był bardzo dobry i to było jedyne, co zjadłam do końca tak naprawdę z tego, co jedliśmy dzisiaj w Gianni's. Nic nie poradzę, też tak drą cały czas, sorry, no więc musicie tak oglądać. Natomiast samo doświadczenie, przejście się po tym domu, zobaczenie słynnego basenu ze złotem, czy po prostu zobaczenie miejsca, w którym niestety Gianni Versace zginął, został postrzelony przez Andrew Cullenana. No jest ciekawym doświadczeniem, więc jeżeli nie chcecie zaglądać do środka, to chociaż podejdźcie zobaczyć willę z zewnątrz. Jak widzicie, Ocean Drive jest wyłączona z ruchu z okazji Memorial Day, także dzisiaj wszyscy imprezują tutaj i chodzą sobie po ulicy i w ogóle wszędzie jest policja. Także jest impreza, gruba impreza. Zobaczcie, jak jest na Florydzie. Jaka piękna pogoda. Masakra kleje. Po prostu pada cały czas. Jesteśmy tutaj trzeci dzień, drugi pełny tak naprawdę i cały czas pada i leje na zmianę. Także no kiepsko trafiliśmy, ale tak się zdarza. A co to oznacza? Że będziemy musieli tu wrócić. A tymczasem jedziemy do centrum handlowego, bo Pawłowi rozkleiły się buty od deszczu. Chyba
jedno z największych centrów handlowych, w jakich byłam w ogóle. I co jest fajne, o tym nie wiedziałam kiedyś, tutaj wybieraliśmy. Dolphin Mall to jest outlet. Wszystkie sklepy są outlety, także trochę wpadliśmy, bo już robimy zakupy. No ale jak pada, leje, no to trochę nie ma co robić, więc spędzimy dzień na zakupach. Bardzo po amerykańsku. The Cheesecake Factory, sprawdzimy wreszcie, czy jest tak dobrze, jak mówią w serialu The Big Bang Theory. Tak się prezentuje panierowana cukinia, bo tutaj panierują wszystko. Jedliśmy już panierowane ogórki konserwowe, a dzisiaj panierowana cukinia. Słuchajcie, odpadłam nawet nie w połowie. Te porcje naprawdę są strasznie wielkie w Stanach i normalnie u nas podaliby jedną pierś z kurczaka i warzywa, a tutaj po prostu jest jakaś masakra. Zresztą widzicie, Paweł też odpadł, zostawił ryż, zjadł sosik z mięskiem i z krewetkami. No, było bardzo smaczne, także Cheesecake Factory polecamy. No, ale musicie naprawdę przyjść bardzo głodni, chyba nie jeść dwa dni, żeby zjeść całą porcję, bo są ogromne, ogromne. Zapomniałam powiedzieć, że w zasadzie jesteśmy na Wynwood i będziemy oglądać graffiti. No. I tyle. Idziemy. Tutaj na Wynwood Wall zobaczycie naprawdę przepiękne rzeczy. Ale pamiętajcie, że to nie jest tylko to małe podwórko i galeria, bo na całej tej dzielnicy, tutaj w okolicy znajdziecie pełno murali, pełno naprawdę fajnej sztuki ulicznej. Dlatego jeżeli macie czas i lepszą pogodę niż my, no to z pewnością warto się przespacerować jeszcze poza tymi murami, no i po prostu sobie pooglądać to wszystko. My to niestety będziemy oglądali i oglądaliśmy już tylko z samochodu, no bo jak widzicie, cały czas pogoda pokazuje nam środkowy palec. Słuchajcie, stała się rzecz zaskakująca, ale bardzo pozytywna. Podobno dostaliśmy lepszy pokój w tej samej cenie. Także jesteśmy bardzo zadowoleni. Jesteśmy w hotelu Impala tutaj na South Beach. I jak widzicie, pokój jest całkiem fajny, całkiem duży. Jest lodówka, widok, jak się śmiejemy z Pawłem, jest kubański. Bo jak widzicie, za bardzo nic nie mamy za oknem. Dwie szafy, które bardzo fajnie wyglądają, ale nie mieszczą tak naprawdę za wiele rzeczy. Tutaj jest mini kuchnia, no i oczywiście łazienka. Żegnam się z Wami z Miami, żegnam się z Wami tak naprawdę z Hollywood na Florydzie, bo tutaj wpadliśmy na ostatnie śniadanko nasze przed wylotem. I chciałam tylko Wam szybciutko, póki mi bateria nie padła, całkiem pokazać. Wygląda po prostu jak z amerykańskich seriali.